Cześć wszystkim, witam w moim nowym filmie. Dzisiaj następna historia, a właściwie może nie tyle historia, ile kilka epizodów związanych z zjawiskiem, które wszyscy bardzo dobrze znamy, którego bardzo często doświadczamy, ale tak naprawdę nie wiemy właściwie, czym ono jest. Mowa tu oczywiście o snach, czy też o śnie, który już od pradawnych czasów właściwie był, jest właściwie aż do teraz czymś, czego nie potrafimy ogarnąć. Właściwie nawet nie wiemy, do czego takie coś jak sen jest nam potrzebne. Dlaczego nasze ciało w czasie pory, w której wypoczywamy, czy też powiedzmy w jakiś sposób regenerujemy się, wyświetla nam, tak nazwijmy to jeszcze w cudzysłowie na razie, wyświetla w naszej tutaj wyobraźni, czy też projektuje tam gdzieś jakąś przestrzeń, w której znajdujemy się my jako główni bohaterowie. Można powiedzieć, funduje nam taki trójwymiarowy film, w którym sami się znajdujemy, przeżywamy różne przygody, odczuwamy, doznajemy emocji, a potem nagle budzimy się i często jest tak, że niczego nie pamiętamy. To jest też fenomen. Aczkolwiek tu trzeba powiedzieć, iż kiedy ten fenomen zaczęto w jakiś sposób systematycznie badać naukowo, nie wiedziano, czy też wydawało się, iż sen, sny nie zdarzają się co noc, nazwijmy to. Iż nie wiedziano, dlaczego czasami pojawiają się, czasami nie, czasami śnimy, a czasami nie. Ale w 50-tych latach zorientowano się, że człowiek śni zawsze. Zaczęto wykonywać testy, zaczęto to zjawisko systematycznie jakby prześwietlać, nazwijmy to tak. I okazało się, że faktum jest taki, śnimy co noc. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie cokolwiek na ten temat powiedzieć, ponieważ po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że śniliśmy. To jest właśnie ciekawy mechanizm, w jakiś sposób te informacje zostaną w momencie, kiedy otwieramy oczy, nam jakby odcięte. Często jest tak, że po prostu jeszcze przez moment wiemy, jeszcze jakbyśmy mieli takie wspomnienia, że coś się nam śniło, ale już parę minut później już zapominamy, nie wiemy, nie pamiętamy, cóż to się wydarzyło nam podczas snu. Ale też jest inaczej. Czasami w jakiś taki cudowny sposób potrafimy sobie przypomnieć to, co działo się z nami, czy też wewnątrz nas podczas snu. Ja muszę wam powiedzieć z mojego własnego doświadczenia, że kiedyś postanowiłem zapisywać moje sny. W momencie, jak się obudziłem, zacząłem je zapisywać. I muszę wam powiedzieć, że byłem zaszokowany tym, że od tego momentu, w którym podjąłem decyzję te sny zapisywać, to trwało kilka nocy, zanim ja zorientowałem się, że jednak muszę coś zapisać, ponieważ jest niestety tak, że zamiar nie zawsze mógł zostać wykonany, ponieważ ja właśnie obudziłem się i zapomniałem, że miałem sen, zapomniałem nawet, że coś miałem tam napisać, przypomniałem się to zawsze kilka godzin później, ale zacząłem zwracać na to uwagę. Jak wiadomo, trening czyni zawsze mistrza, a nie odwrotnie. I z czasem nabrałem takie jakby rutyny i zacząłem to gdzieś tam zanotowywać sobie, takie sny. Teraz już tego nie robię, wystarczyło mi, ale powiem wam, że zdumiałem się, że właśnie działo się to co noc, tak nazwijmy. Co noc miałem jakiś sen, czasami można powiedzieć mniej dziwny, a czasami naprawdę bardzo dziwny. A najzabawniejsze jest to, że sny, które
mi się przydarzyły osobiście, a które wydawały mi się straszliwie realne. To jest też ciekawe. Podzieliłem na takie dwie kategorie. Kategorie realnych i nierealnych. Aczkolwiek tu może ktoś powiedzieć, każdy sen jest nierealny. Można tak uważać, dlaczego nie? Ale sny, które mi się śniły, miały właśnie takie, można, mogłem je śmiało właśnie podzielić na, te, na takie dwa jakby rodzaje. W niektórych byłem, tak jak to przeważnie w śnie jest, wydawało mi się, że brnę w jakimś, galarecie, w jakimś, czy też miałem ograniczone ruchy, nie potrafiłem się z tą szybkością, czy też można powiedzieć z tą, tak, można tak nazwać, z tą szybkością, którą się na co dzień poruszam, zawsze coś blokowało, jakiś opór, ta przestrzeń, która mnie otaczała, stawiała opór. Często były to sny, w którym przed czymś uciekałem, coś mnie goniło, coś mnie chciało dopaść. Ja próbowałem się z tego uwolnić, czy też w jakiś sposób uciec, ale właśnie ta owa masa, ta gęsta galareta, która mnie otaczała, no nie pozwalała mi na to. Przypominało mi to zawsze chodzenie po wodzie, kiedy idziemy potem po pas w wodzie. Kto próbował już, to wie, co mam na myśli. Jeżeli byśmy spróbowali biec właśnie w takiej, na takiej głębokości, to właśnie takie uczucie się wytwarzało w tym śnie. Ja myślę, że wielu z Was, prawdopodobnie każdy, również tego doświadczy. Ale oprócz tego były też sny, które, powiem, no, miały troszeczkę inną strukturę i właśnie w tych snach nie było tego zjawiska. To mnie bardzo, bardzo zdziwiło. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że to były rzadsze sny. Takich snów było, no trudno mi powiedzieć, ile w ciągu mojego całego życia, ale na pewno znacznie mniej niż właśnie tych takich typowych. I co jeszcze jest ciekawe, właśnie tych realnych snów nie udało mi się w żaden sposób zanotować czy też zapisać, ale o dziwo, kilka z nich pamiętam bardzo dobrze. I ja zresztą już w jednym filmie niektóre z nich zrelacjonowałem. Pozostał jeszcze jeden, taki, ja to właściwie dzisiaj nazywam do dzisiaj snem, dlatego że mi jest z tym po prostu bardzo wygodnie. Nie chciałbym tam za bardzo się gdzieś próbować wyjaśnić, cóż się w czasie tego snu wydarzyło, gdyż no, nie sądzę, żeby ktoś mógł to jednoznacznie wyjaśnić, ale ja kiedyś o tym zresztą opowiem, ale to jest raczej taka opowieść właściwie do takiego spotkania live. Wydaje mi się, że bardziej byłaby ona adekwatna niż tutaj przed kamerą. Ale wracamy teraz do samego zjawiska. Teraz troszeczkę odskoczę. Wrócimy jeszcze do snów, to właściwie cały czas będziemy mówić o snach. Ja troszeczkę odskoczę tak jakby pozornie od tematu snów do naszej rzeczywistości, bo właśnie tu zaczyna się takie pytanie, czym jest ów sen? Czy jest to druga rzeczywistość? Czy można powiedzieć z całą pewnością, że to ten świat, który my w tej chwili obserwujemy, w którym się teraz poruszamy, jest tą prawdziwą rzeczywistością? A może jest właśnie odwrotnie? To jest właśnie ciekawe. Oczywiście z tej perspektywy będzie można z całą pewnością powiedzieć, że nie, bo przecież tu my żyjemy, tu chodzimy do szkół, do pracy, wykonujemy coś tu, powiedzmy, działamy w naszej tu przestrzeni. To jest to nasze prawdziwe życie. Znaczy tak rzeczywiście jest. Zacznijmy od takiego ciekawego wydarzenia. Wydarzenia, które, powiem Wam, jest bardzo dziwne. Czy jest ze snem związane ze snami, czy tego typu, powiedzmy, energiami, to już ocenicie sami na końcu filmu, czy też po obejrzeniu. Natomiast samo wydarzenie jest ciekawe i ja właściwie nigdy bym właściwie go nie wiązał z takim zjawiskiem jak sen. Jednak po zaznajomieniu się właśnie z tym zdarzeniem uważam, że jest to ciekawy przynajmniej tok myślenia. Cóż się wydarzyło?
Otóż 4 stycznia 1974 roku w bazie wojskowej Vandenberg w Kalifornii wykonano próbę wystrzelenia rakiety międzykontynentalnej o takiej dziwnej nazwie Minuteman, jeśli się nie mylę. Jeżeli dobrze wymówiłem, Amerykanie czasami mieli właśnie takie, nadawali różnym rzeczom bardzo dziwne nazwy. To była rakieta międzykontynentalna. Rakieta, która zawierała głowice, jedną lub kilka głowic, zależnie od wersji, głowic nuklearnych, i która była w stanie po wystrzeleniu z terytorium Stanów Zjednoczonych w ciągu około 30 minut osiągnąć terytorium Związku Radzieckiego. Mówiło się w tamtych czasach, iż w ciągu 30 minut potrafi spaść na Moskwę, co oczywiście doprowadzało Rosjanów do... No, sprawiło w każdym razie... No, nadszarpywało ich nerwami, tym wszystkim strategom obronnym. Rakieta uchodziła wtedy za jedną z najbardziej nowoczesnych, czy jeżeli w ogóle nie najnowocześniejszą, jaka wtedy istniała. Może wam pokażę, jak ona wyglądała. No, nie jest to jakieś tam coś specjalnego. Widzicie, tutaj właśnie mamy coś takiego. To jest właśnie owa rakieta stojąca w silosie. Dzisiaj się już takich silosów nie używa, gdyż wszystkie one z łatwością zostałyby wykryte, zanim, powiedzmy, ich położenie, ich tam, gdzie one stacjonowały, to właśnie był problem. Już takie rakiety montowano w silosach, które były zakopane pod ziemią, skrzętnie maskowane, ukrywano, ale oczywiście technika rozpoznania, technika satelitarna też się rozwijała i po wykryciu takich stanowisk owych rakiet, no, można powiedzieć, już nie były te rakiety taką bronią, powiedzmy, masowego zastraszenia przeciwnika, ponieważ same były celem ataku. I właśnie większość tych, powiedzmy, rosyjskich właśnie tych pocisków nuklearnych właśnie wycelowana była w owe silosy, i odwrotnie, amerykańskie rakiety były również gdzieś tam namierzały po prostu te silosy rosyjskie. Tak się działo do momentu, w którym zrezygnowano z tego systemu. Systemy, powiedzmy, komputerowe, które wtedy tam stosowane, były bardzo duże, to był kompleks, można powiedzieć. Dzisiaj to wszystko można zapakować na ciężarówkę, czy też na pojazd, no troszeczkę może większy niż ciężarówka, na przenośną taką wyrzutnię, która cały czas się może poruszać, może być odpalona praktycznie z każdego punktu, gdziekolwiek stoi, bardzo szybko, stosunkowo szybko może być przygotowana do startu. Można dane balistyczne bardzo szybko w nią wprowadzić i ją po prostu na cel, który dla niej został obliczony, odpalić. I to jest właśnie tak jest dzisiaj. Takie wyrzutnie są ciężkie do mierzenia, także już tego systemu nie ma. Ale w tym czasie był to standard. Po prostu miniaturyzacja technologii doprowadziła do tego, że można taki kompleks, taką wyrzutnię po prostu zmieścić sobie na tej ciężarówce. Wtedy było to nie za bardzo możliwe, aczkolwiek tu powiedzieć trzeba, że nie jest to nigdy sama ciężarówka. Tam też wozy techniczne jadą, wozy, które paliwo do tej rakiety wiozą, i cała, powiedzmy, cały batalion techników i tak dalej, i tak dalej, ale jest to w każdym razie, jakby nie było, system przenośny, który jest o wiele bardziej niebezpieczny, ponieważ ciężko będzie go wykryć i zlokalizować. A takie coś raz zlokalizowane, no, traciło jakby swoją wartość bojową. Ale cóż się wydarzyło właśnie w czasie takiego testu? Otóż tą rakietę właśnie tego 4, można powiedzieć, stycznia 1974 roku odpalono. Był to lot próbny, ona miała po prostu gdzieś tam wystrzelona być i zejść do oceanu. Ustawiono aparaturę śledzącą,
aparat radarową, która miała po prostu cały czas śledzić jej lot. Przez telemetrię miano wszystkie dane tam po prostu wyłapywać w celu doskonalenia owej techniki wojskowej. I tam było po raz pierwszy, ale właśnie zaczęto już używać sterowania, też kontroli laserowej, gdzie śledzono za pomocą promieni lasera również tor lotu tej rakiety, głównie do pozyskania danych o jej dokładnej trajektorii, aby móc te komputery po prostu jeszcze bardziej precyzyjnie ustawić. Także była to operacja, przygotowano tygodniami ten start. I rakieta odpaliła. Odliczono do 3 i start. Rakieta poszła w górę. Lot przebiegał normalnie. Dane zaczęły napływać. I w momencie, kiedy rakieta zaczęła swój tor lotu zakrzywiać, już teraz wam dokładnie nie powiem, na jakiej wysokości to było, nagle, jak bańka mydlana, zniknęła. Zniknęła z ekranów radarów. Ten cały laserowy dalmierz, który ją śledził, po prostu nie mógł jej śledzić, ponieważ nie miał się od czego odbić w promień. Zaczął sprawdzać wszystkie monitory. Nic, jakaś awaria. No nie, wszystko działa. Nie ma rakiety. Na polu startowym, czy też w pobliżu owego polu, stało kilkudziesięciu oficerów, którzy za pomocą lornetek śledzili ów lot i również oni zaczęli przecierać oczy, patrzeć na siebie z niedowierzaniem. Rakieta zniknęła i to zniknęła tak po prostu, jak można powiedzieć, i nie ma rakiety. Nie ma żadnych dymów, nic, po prostu jakby jej nigdy nie było. Nie wiedziano na początku, jak to wyjaśnić. I to powiem wam, że co jest ciekawe, niektórzy z nas mogą być może przypuszczać, że pojawił się jakiś obiekt typu UFO czy coś w tym stylu, bo takie przypadki również były. Również amerykańska armia notowała takie incydenty, gdzie po prostu obiekty w jakiś sposób wpływały na owe testy, czy też były przy tych testach obecne i tak dalej. Ale przy tym teście nie wykryto żadnych takich obiektów, ani żadne kamery nic takiego nie zarejestrowały. I też po prostu dlatego każdy był naprawdę bardzo zdziwiony, ponieważ gdyby tam rzeczywiście pojawiły się jakieś obiekty, powiedzmy, typu UFO, nazwijmy to, no to oczywiście no jak sprawę by tam zatajano, ale miano by jakieś wyjaśnienie, powiedzmy, wyjaśnienie nie z tej ziemi, co prawda, tak nazwijmy to, ale widać byłoby przyczynę owego zniknięcia owej rakiety, ewentualnie można byłoby się, można było skojarzyć obecność tych obiektów, czy właśnie z owym zniknięciem rakiety, ale ta rakieta po prostu zniknęła. Najbardziej ciekawe jest w tym wszystkim, że teraz słuchajcie, bo to jest naprawdę dziwne, ja tutaj od razu z góry zastrzegam, że informację tą dotarła do mnie z książki Johannesa von Butlera, który swego czasu w latach 70. był bardzo popularnym autorem, który zajmował się właśnie takimi fenomenami i właśnie on przytacza tę sprawę, gdyby ktoś chciał gdzieś tam się doszukać tego, skąd to jest. Ja tu z góry zaznaczam, że jest to jedna z najbardziej niewiarygodnych historii, jakie ja w ogóle słyszałem. Oczywiście na temat, oczywiście czy to się tak wydarzyło, czy nie, tutaj ja odstawiam to zawsze na razie na bok. Później będzie można zawsze na ten temat podyskutować czy analizować, ale cóż się stało dalej? Otóż 72 godziny po starcie ta rakieta pojawiła się z powrotem dokładnie w tym samym miejscu, w którym zniknęła. Zatoczyła tą swoją parabolę i gdzieś tam wpadła do morza. Nikt nie potrafił w stanie wyjaśnić, cóż się stało,
cóż mogło się wydarzyć? Jaka siła mogła coś takiego spowodować? Butler nie pisze w tej historii, do jakiej konkluzji doszły ewentualne władze, czy też śledztwo, które w tym zakresie było gdzieś tam, na pewno było jakieś dochodzenie, nic nie wiadomo o wynikach takiego czegoś, ale zauważono jeszcze jeden incydent. Otóż te bazy amerykańskie w tym czasie, to znaczy nie wszystkie, ale w pewnych newralgicznych punktach w takich bazach. Ja właściwie tam w tej historii nie piszę, że tam właśnie na tej bazie takie urządzenie było, ale one były rozstawione w strategicznych, powiedzmy, miejscach. Tam były tak zwane zegary atomowe. One były po to, aby można było na podstawie właśnie tego czasu, chodziły synchronicznie na całej, tam gdzie po prostu były ustawione absolutnie synchronicznie, z najwyższą dokładnością, jaką potrafimy sobie, z dokładnością, która była technicznie możliwa wtedy i dzisiaj zresztą też. Chodziło o to, aby ten czas był dokładny, gdyby jakąś operację trzeba przeprowadzać, trzeba mieć jakiś czasowy punkt odniesienia i właśnie orientowano się według tych zegarów. A tych zegarów było kilka po to, aby również sprawdzić, czy one właściwie synchronicznie też pracują, czy też dla kontroli, tak by sama w sobie ta kontrola. I te zegary rzeczywiście chodzą absolutnie synchronicznie. I teraz stało się coś bardzo ciekawego. Jeden z tych zegarów, właśnie ten, na którym mniej więcej przebiega trajektoria owego pocisku, czy też owej rakiety, zaczął wskazywać dyferencję do innych tych zegarów o 1 sekundę, 1/100, coś mi się tak wydaje. To jest bardzo dużo, to jest gigantyczna niedokładność, jaka się tam wytworzyła. I ten zegar był asynchroniczny przez owe 72 godziny. W momencie, w którym się ta rakieta pokazała z powrotem, on jakby skoczył i jakby zsynchronizował się z powrotem właśnie z tymi innymi zegarami. Jak już wspomniałem, jaki był wynik tego śledztwa, czyli czy to skojarzenie, właśnie to czasowe, czy ta czasowa anomalia miała rzeczywiście coś wspólnego z tym, czy nie, to nie zostało wyjaśnione. Jednak okazało się, zaczęto się zastanawiać oczywiście, cóż mogło to być. Ów Johannes von Butler również zaczął się nad tym zastanawiać i można powiedzieć, jakby przedstawił taką własną tezę na ten temat, aczkolwiek wcale nie znaczy to, że tak się stało, ale uważam, że ta konkluzja jego była bardzo ciekawa. Otóż on stwierdził, że rakieta zniknęła, ponieważ została wyrwana z naszej rzeczywistości, a potem w jakiś sposób z powrotem wstawiona, z powrotem powróciła do rzeczywistości, z której można powiedzieć wystartowała, tak to nazwijmy. I on zwrócił uwagę, że właśnie tak analogicznie dzieje się ze snem. My również kiedy śnimy, jesteśmy jakby wyrwani, nasze ciało po prostu pozostaje tu, gdzie jesteśmy, ale nasze wnętrze, nasza energia, ta nasza mentalna siła, niektórzy mogli powiedzieć, że to nasza dusza, ale jakby nie było, jakkolwiek to nazwać, jest w stanie wyrwać się właśnie z naszej czasoprzestrzeni, z naszej rzeczywistości. Właściwie nawet tego słowa czasoprzestrzeń nie użył. Mówił tu o rzeczywistościach. I po prostu gdzieś w tych innych rzeczywistościach dalej egzystować. Ja muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ właśnie to słowo wyrwać z rzeczywistości jest też w szamanizmie bardzo często używane. Również szamani twierdzą, że potrafią opuścić naszą rzeczywistość, że nasza rzeczywistość składa się z wielu poziomów. Zawsze poziom, na którym my istniejemy w tej chwili, można nazwać poziomem zerowym, to jest właśnie ta płaszczyzna, na której my się poruszamy, na której żyjemy, według tej kultury szamańskiej, a nad nami jest również jakiś świat, jakaś rzeczywistość, jak i również pod nami.
To jest właśnie ta, to są dwie rzeczywistości, które można powiedzieć z nami sąsiadują i na styku tych dwóch rzeczywistości znajduje się płaszczyzna, po której my się właśnie poruszamy. I teraz zauważcie, że jeżeli chodzi o owy pocisk, ową rakietę, tutaj on sobie tak wydedukował, że ja uważam to za bardzo ciekawe, dlatego właśnie mam to między innymi z tego powodu przedstawiam, bo tok myślenia jest bardzo ciekawy, że tak stało się z tą rakietą, że ci wszyscy ludzie, którzy obserwowali, obserwatorzy mieli na to wpływ. Oni tyle energii tam mentalnej dali, że można powiedzieć w jakiś sposób jakby wpłynęli na to zniknięcie. Może, aby to zrozumieć, może powiem tak, że na naszą przestrzeń wpływają, przecież naciskają różne siły. Na przykład jedną z taką siłą jest grawitacja lub też powiedzmy masa wpływa na naszą tutaj przestrzeń, rzeczywistość. Też prędkość, jeżeli byśmy zaczęli się zagłębić w teorię względności ulubionego Alberta, no to tam też jest zależność między powiedzmy czasem i przestrzenią, obserwatorem i prędkością. I tam również ta prędkość również wpływa na masę, a co za tym idzie też na powiedzmy rzeczywistość w pewnym sensie, jeżeli byśmy tam zaczęli się troszeczkę zagłębiać w to. I teraz zadam sobie pytanie, jeżeli te zjawiska fizyczne wpływają na tą rzeczywistość, to czy być może nasz umysł, coś, co od miliardów lat jest perfekcjonizowane, antena, która znajduje się, czy też powiedzmy, no może nie tyle antena, ile sam komputer, który jest w tej chwili, jego powiedzmy rozwój, który cały czas się rozwija, już od miliardów lat jest, doszedł do takiej perfekcji, że potrafi również wpływać na, już wróćmy do tego terminu, na rzeczywistość. Wszyscy słyszeliśmy takie rzeczy jak telekineza, teleportacja, jakieś takie powiedzmy zjawiska parapsychologiczne, którym przypisuje się, iż wpływamy właśnie na nie za pomocą naszych sił mentalnych. I tu właśnie z tą rakietą taką sobie mógł to wytłumaczyć, że po prostu ci ludzie jakby nieświadomie wybili ją, byli tak tym w jakiś sposób zajęci, tyle energii tam włożyli, że być może wspólnie w jakiś sposób wytworzyli jakieś pole, które nagle taki burnout nastąpił, coś takiego właśnie jak depresja, jak choroba, jak czy depresja, która jest diagnostyzowana jako choroba, stres, wszystkie takie właśnie tego historie psychologiczne, to było takie napięcie, że oni po prostu wytworzyli jakby ich podświadomość w jakiś sposób odrzuciła to wszystko, nie? Można powiedzieć, mieli dość i to w jakiś sposób, cały czas mówię w jakiś sposób, ponieważ nie wiemy, nie znam mechanizmu, wybiło tą rakietę kompletnie z ich wyobraźni. A potem, to jest, ja wiem, że to jest bardzo fantastyczna hipoteza, praktycznie trudna dla nas zrozumienia, ponieważ my poruszamy się właśnie w tej sferze snów. Czym jest sen? Też nie wiemy, a jednak doznajemy go i w czasie tego snu bardzo rzadko udaje się nam stwierdzić, że śnimy. Ja muszę wam powiedzieć, że osobiście też próbowałem w jakiś sposób sen kontrolować. I to jest też sprawa treningu, też każdemu, no może nie chcę powiedzieć, zalecam trenować sny i tak dalej, tak dalej, żeby się sami rozstrzygnąć, ale powiem wam, że było to ciekawe doświadczenie i też były sny moje własne, w których potrafiłem je kontrolować w ten sposób, że zdawałem sobie sprawę, że śnię i w obliczu zagrożenia, czy też jakiejś sytuacji, która mi nie pasowała, postanowiłem po prostu się obudzić. Ciekawostką jest to, że budziłem się w drugim śnie, wcale nie w tej właśnie rzeczywistości. Skakałem z jednego snu, jakby szaman powiedział, z jednej rzeczywistości do drugiej. To było naprawdę, aż był moment, w którym naprawdę miałem, aż nie wiedziałem, czy uda mi się w ogóle wyjść z tych rzeczywistości. To jest też takie trochę dziwne może dla niektórych, ale ja tu po prostu mogę powiedzieć, spróbujcie sami, może się uda. Nawet wierzę, że się
dlaczego ma się nie udać, skoro mi się udało. Tak przynajmniej mi się wydaje. I tak mogło być z ową rakietą, gdyż no, można powiedzieć, no tak, ale rakieta jest czymś fizycznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że zawsze będą oponenci, ale zauważcie, że chciałbym wrócić z powrotem do tego głównego zagadnienia, że sen, że w momencie, w którym myślimy, jest to dla nas absolutnie realne. Dopiero kiedy powrócimy do naszej tak zwanej, czyli tej płaszczyzny, wtedy możemy jakby sobie spekulować, powiedzieć, to był tylko sen, to ale się przestraszyłem, ale to był tylko sen i tak dalej, i tak dalej. Ale tu chodzi o moment. I tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, czy właśnie tą rzeczywistość, czy właśnie ta rzeczywistość, która tutaj nasza, nie jest tym perfekcyjnym snem. Tak perfekcyjnym. My doszliśmy do takiej perfekcji, że po prostu go wygenerowaliśmy. Czy też cały wszechświat, to są takie różne teorie. Ja już też nieraz o tym wspominałem. Ale teraz jeszcze troszeczkę zagłębimy się teraz w tą tematykę. Otóż właśnie druga rzeczywistość jest, czy jej nie ma. W Związku Radzieckim, teraz od drugiej strony już powiedzmy inny epizod, który pozornie nie ma jakby związku z tą rakietą, ale uważam, że schemat jest również podobny. Podobny dlatego, bo znowuż będzie pytanie na temat rzeczywistości takiego zdarzenia, wiary i niewiary. I ten przykład, to ta historia bardzo ciekawie to obrazuje, aczkolwiek myślę, że antropolog, który tą historię po prostu rozpowszechnił, nie wiem, czy sobie nawet z tego zdawał sprawę. Ja uważam ją za bardzo ciekawą. Nawet powiem wam, że nie wiem, kiedy dokładnie ona się wydarzyła. Ja podejrzewam, że w latach 50. w byłym Związku Radzieckim, gdzieś na terenie północnej Syberii, wśród, no nie chcę mówić plemienia, ale takiej grupy powiedzmy etnicznej, czy też jakiejś społeczności naturalnej, wśród burjatów. Jeden z antropologów sowieckich, niejaki Popow, który badał właśnie te tereny, też spisywał zwyczaje tych różnych powiedzmy tam kultur, które tam poruszają się w tej Syberii. To była właśnie też troszeczkę taka dziwna sprawa, ponieważ zauważcie, że Związek Radziecki nie tolerował nigdy takich jakichś powiedzmy samowystarczających grup, wszyscy mieli być Sowietami, ale właśnie tych takich, może jakieś takie próby ucywilizowania, nazwijmy go, tych wszystkich naturalnych społeczności, właściwie spędzły Związek Radzieckim na niczym. W pewnym momencie okazało się, czy też zrozumiano, że ci ludzie nie stanowią żadnego zagrożenia dla systemu, ponieważ oni, ten system dla nich jest kompletnie czymś abstrakcyjnym, w ogóle nie mają jakichś politycznych aspiracji, żyją tam sobie w tej odległej Syberii, nie wadząc nikomu, nie angażują się w żaden sposób politycznie, też można powiedzieć, uznali, zostali za kulturę, która nie ma aż takiego znaczenia i dlatego właśnie ją pozostawiono, ponieważ one nie były zorganizowane, one były, ich zwyczaje, ich powiedzmy spirytualny świat był tak abstrakcyjny, że nie można było w jakiś sposób skatalogować, tak jak to się na przykład z chrześcijaństwem czy z islamem można było zrobić, gdzie obie kultury, obie religie występowały oczywiście w Związku Radzieckim i na to taki Związek Radziecki miał oko cały czas i to bardzo bacznie pilnował, aby tam się nie wytworzyły jakieś powiedzmy polityczne aspiracje tych grup. Ale u szamanów, czy też u tych powiedzmy kultur naturalnych tam takiego niebezpieczeństwa nie wykryto, więc to zostawiono tak dla nauki, można powiedzieć. No bo ciekawe, tam jest taka właśnie ciekawa historia jednego szamana, tych burjatów, który kiedyś zachorował. Jest właśnie to ciekawe, że zachorował jeszcze zanim był szamanem, bo jeżeli
byśmy chcieli zostać szamanem, to nie jest tak po prostu, nie można pójść do szamana na nauki i zostać szamanem i szamanić tam gdzieś. To słowo oczywiście szaman to jest nasze tutaj nowoczesne słowo. Dla nich był to powiedzmy jak, rodzaj jakiegoś uczonego, jakiegoś medyka, doradcy, człowieka, który potrafi kontaktować się z naturą, który potrafi kontaktować się bezpośrednio ze źródłem i czerpać stamtąd bardzo cenne i pomocne informacje dla całej społeczności. Dlatego tacy ludzie mieli bardzo duże poważanie w tych społecznościach. Zresztą na całym świecie to jest właśnie ciekawe, że ta kultura jest praktycznie identyczna. Można powiedzieć, że ma wiele, bardzo wiele wspólnych punktów. Ale tu wracając jeszcze właśnie do tej historii. Ów szaman jeszcze nie był szamanem, ale właśnie to wydarzenie spowodowało, zainicjowało ten proces, w którym on później został powołany przez innego szamana na szamana. Cóż mu się przydarzyło? Zachorował i oczywiście jego stan pogarszał się. Tutaj nawet ów Popow podaje przypuszczenie, jakie to mogły być, jaka to mogła być choroba, ale nie ma to tak naprawdę znaczenia. W razie była to choroba, jego stan pogarszał się i coraz gorzej mu szło. I w końcu dostał gorączki, wpadł w takie delirium, stracił przytomność. I po kilku godzinach ta wioska uznała, że umarł. I ciekawą rzecz jest tam, w tych społecznościach, że się 3 dni czeka, bo no nie wiadomo, może właśnie nie umarł, ale według ich tradycji 3 dni się czeka i wtedy rozpoczynały się tam przygotowania do ceremonii pogrzebowej. Po tym 3 dniu, gdzie on bez ruchu kompletnie leżał, bez, no powiedzmy, bez żadnych znaków życia, zaczęto już go przygotowywać do tej ceremonii, zaczęto zdobić jego ciało różnymi tam, powiedzmy, artefaktami, różnymi jakimiś, no według zwyczajów i kultury. I w tym momencie szaman otworzył oczy i wstał. Był jeszcze słaby, ale zaczął jakby dochodzić do siebie. Ciekawostką jest, że cała ta wioska oczywiście no, można powiedzieć, że zdumiała się, ale nie aż tak, jakbyśmy to u nas, w naszej społeczności, gdyby się to wydarzyło. Po prostu oni uważali, że natura, czy też powiedzmy źródło, doszło do wniosku, że szaman jeszcze, czy też członek ich plemienia, czy też ich społeczności jeszcze nie jest gotowy na podróż do wieczności i po prostu oddała go. I on doszedł do siebie. Później opowiedział, że w czasie tych 3, on nie wiedział, że 3 dni leży, właśnie to jest ciekawe. On myślał, czy był przekonany, nie myślał, był przekonany, że minęło 3 lata. 3 lata był gdzieś indziej, w jakiejś innej rzeczywistości. Można powiedzieć, że 3 lata śnił. Jego sen, z naszej perspektywy byśmy powiedzieli, trwał 3 lata. Był tak realny, że nie można było odróżnić go od rzeczywistości. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Dla tej społeczności całej, w której on żył, nie był to problem. Oni to bardzo szybko zaakceptowali. Dla nich jest to normalne. W wielu właśnie takich kulturach sen nie jest snem tym, co my, za co my go uważamy, ale jest inną rzeczywistością, jakby drugą stroną naszego życia. I niektóre takie plemiona, nazwijmy to, na przykład Toltecy, to są najbardziej tacy popularne, też Olmekowie, Toltekowie. Ciekawe, że właśnie taka ciekawostka na boku, że jeżeli chodzi o badania, powiedzmy, takiej organizacji jeszcze sprzed II wojny światowej, którą wszyscy znacie, ANNRB, zajmowała się właśnie takimi rzeczami, ona bardzo wyraźnie wymienia tam właśnie owych Tolteków, ale to mi się wydaje jest też historia na jakiś inny film. W
każdym razie jest tak, że Witoltekowie, Olmekowie i tego typu kultury twierdzą właśnie, że ta druga rzeczywistość, że tam oni jakby, my śpimy, nasza społeczność jest tylko połowicznie, jest jakby, można powiedzieć, w 50% inwalidą. Dlatego, że my żyjemy tylko tutaj, potrafimy na rzeczywistości operować i resztę czasu tracimy na ten sen. Odpoczywamy, nie zdając sobie sprawy, jesteśmy nieprzytomni dla życia. Natomiast oni, kładąc się spać, wnikają w tą drugą rzeczywistość i tam przez te kilka godzin po prostu działają, żyją, potem się kładą spać, budzą się i budzą się tutaj w naszej rzeczywistości. Tak, jest to dla nich nic nadzwyczajnego, jest to po prostu normalne. Dla nas oczywiście nienormalne, dla nas nie do uwierzenia. My jesteśmy po prostu odcięci. My często zapominamy, że jesteśmy po prostu odcięci. Jesteśmy w naszym materializmie uwięziony w naszej trójwymiarowej czasoprzestrzeni. Nie jesteśmy w stanie naszego systemu nerwowego przestroić w taki sposób, aby mógł działać właśnie w tych dwóch przestrzeniach. Być może dlatego ten sen jest właśnie taki, jaki jest. Dlatego nie potrafimy się tam poruszać. Dlatego blokuje nas coś. Dlatego, że budzimy się tam w tej przestrzeni, nie wiemy, gdzie jesteśmy. Nie zdajemy sobie sprawy z naszego, z naszej jakby podwójnej egzystencji, tak? czy może nawet potrójnej i nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć i budzimy się za jakiś czas, być może wtedy właśnie nasz tutaj ten system dogmatów obcina nam to po to, żeby nas po prostu tutaj, żebyśmy tutaj przynajmniej w tym systemie funkcjonowali. Tak można, tak ja bym to ujął, czy tak jest, czy nie, to już oczywiście sprawa dyskusyjna. Ale w każdym razie ów szaman opowiedział później, że nie tyle był 3 lata tam gdzieś w tej, powiedzmy, rzeczywistości, ale też wiedział, gdzie wylądował. Otóż według jego słów wylądował w piekle. To jest też ciekawe. Ja muszę powiedzieć, że czytając tą historię, tu stwierdziłem, że słowo piekło jest tam nie całkiem dobrze przetłumaczone. To znaczy, właściwie ja też bym nie mógł inaczej tego powiedzieć jak piekło. Tak ów Popow również to po prostu przekazał, że człowiek twierdził, że był w piekle, tam opowiadał, co się w tym piekle działo. Zaraz troszeczkę uronię tego, co tam w piekle było, miało być. Natomiast jeżeli chodzi o te kultury naturalne, te kultury szamańskie, tak nazwijmy to, to tam piekła nie ma. W tym sensie, w którym my sobie piekło definiujemy. Definiujemy sobie piekło na skutek naszej kultury, na skutek naszego wykształcenia, na skutek po prostu naszego zaprogramowania, tak można nazwać. I kogokolwiek, jeżeli się od małego w jakiś sposób programuje, w jakimś, czy rośnie w jakiejś kulturze, tak nabieramy pewnego obrazu i on staje się naszą rzeczywistością. To jest też właśnie ciekawe. My sobie zdajemy sprawę, że właśnie dopiero przez te wszystkie informacje sobie budujemy nasz pałac myślowy, czy też nasz mentalny pałac rzeczywistości, w którym się potem poruszamy. Czasami jest on tak, z takim grubym drzwi, że nie potrafimy sami z niego wyjść. Ale jeżeli chodzi o kultury szamańskie, to pozostajmy przy tym słowie, niech będzie szamańskie, naturalne. Tam, jak już powiedziałem, jest ta płaszczyzna, po której my tu wszyscy żyjemy, jest świat nad i świat pod. I to jest ten wyższy świat, można powiedzieć, i niższy świat. Tak to się definiuje. I właśnie ten niższy świat jest tłumaczony bardzo często w takich historiach jako piekło. Bo szaman twierdził, że jeszcze nie szaman, później stał się szamanem, ale właśnie wtedy, kiedy zachorował, umarł rzeczywiście, tak według jego słów, był nieżywy i zmarł po 3 dniach. To jest też ciekawe. Ale w każdym razie twierdził, że przyszły istoty po niego, według niego demony, i go wyjęły jakby z ciała, chociaż nie mówi, że był wyjęty z ciała, tylko że go zabrano i zaniesiono go właśnie do tego podświata, na pewną wyspę. Tam na tej wyspie
widział, że uwięzionych wiele różnych takich ludzkich istnień, które bardzo cierpiały, ponieważ nie potrafiły się wyrwać jakby z tego, można powiedzieć, z tego snu, byśmy tak powiedzieli, z tej sytuacji nie potrafiły wrócić. Byli to również umarli, tak jak on też stwierdził. I on się też jakby z tym pogodził. Twierdził, że przez te 3 lata spotykał różne istoty, bardzo złe, różne demony, które były potworne, które tam dochodziło do sytuacji, w których on doświadczył, jak stwierdził, naprawdę czegoś takiego jak strach i tak dalej, i tak dalej. Ale w jakiś sposób zachował swoją, no można powiedzieć, nieczystość umysłu, ale zdolność do suwerennego myślenia, tak nazwijmy to. I również te istoty, te demony rozpoznały to, że on się wcale tak nie obawia specjalnie, że nie robi tego wrażenia, że jest bardzo mocno wytrzymały, byśmy to z naszej strony powiedzieli, wytrzymał psychicznie. I przez te 3 lata w jakiejś takiej, powiedzmy, może nie symbiozie, ale w jakiejś takim, jakoś go tolerowano tam na tej właśnie tajemniczej wyspie, która znajdowała się pod właśnie pod tą powierzchnią. I w końcu zaproponowano mu powrót z powrotem do swojej rzeczywistości, jeżeli chce, ale aby mógł powrócić, musi umrzeć. On się zgodził i go po prostu zabito w sposób straszliwy, rozerwano go na strzępy, a szczególnie twierdził, że oderwano mu głowę. On bez... twierdził, że nawet z tą oderwaną głową jeszcze w jakiś sposób został, widział, że szczątki jego ciała zostały rozerwane, ale zawiezione, czy zaniesione do tego ich, powiedzmy tam, szefa, nazwijmy tego, piekła. On kazał właśnie przynieść też jego w czasie tych szczątków i twierdził, że on po to zrobił go poskładać od nowa, złożyć go i wysłać go z powrotem do naszą rzeczywistość, do naszą płaszczyznę, z wiedzą, który wyposażony będzie w wiedzę medyczną, w różne takie praktyczne, powiedzmy, nauki, czy też umiejętności, których nie posiadał, a które później właśnie miał. To jest właśnie ciekawe, to, że po tym właśnie stanie potrafił, znał się na ziołach, potrafił, był po prostu człowiekiem medycyny, potrafił leczyć różne schorzenia i cały czas twierdził, że to są nauki, które tam otrzymał. Otrzymał w ten sposób, że właśnie tą głowę jego rozmontowano i poukładano ten cały tutaj mózg inaczej. Tak jak właśnie, można powiedzieć, zlepiono go, połączono go inaczej i z powrotem wysłano go. I on się wtedy właśnie obudził. Jak się dowiedziano o tym, no to oczywiście szaman, który tamtejszy szaman, to był starszy, zauważył, że właśnie jest to, że dotarł przez tą chorobę, dotarł do niego nowy człowiek, nowy, powiedzmy, że będzie on jego następcą, no i oczywiście musiał przejść tą inicjację szamańską, którą oczywiście, można powiedzieć, zdał bez żadnego problemu i stał się szamanem. Co ciekawe, jeszcze wam powiem, on twierdził, że ten cały świat pod spodem i na górze jest jakby połączony drzewem. To jest też ciekawe. Wszędzie, w wszystkich kulturach jest to drzewo. Drzewo życia, drzewo poznania. Nawet Jezus został ukrzyżowany na drzewie, według, powiedzmy, niektórych tekstów. Zawsze jest tam jakieś drzewo, ma w tym wspólnego. Słynny ten, powiedzmy, znak, ta słynna pacyfa, zauważcie. To jest też ciekawe, kiedyś też w pewnym filmie o tym powiedziałem, że ona jest odwrotnie właśnie narysowana, że ona powinna być odwrotnie, a jest stoi na głowie i to nie jest żaden, to właściwie symbol w szamanizmie oznacza symbol śmierci. To jest drzewo wyrwane do góry nogami, korzeniami do góry. Lubię odwrotnie postawić, koroną do góry, czyli drzewo rosnące. To są takie proste rzeczy, które czasami gdzieś tam w naszej kulturze się dostają. My je przekręcamy, nie znamy znaczenia i sobie gdzieś tam malujemy, czy tatuujemy sobie gdzieś. Nie wiem w ogóle, co robimy tak naprawdę. No ale tak już jest, nie jesteśmy, jesteśmy właśnie tej natury odcięci. Próbujemy, ale nie zawsze się to udaje. I on twierdził, że była to brzoza przeważnie. Zawsze, znaczy według tych szamanów, oczywiście w różnych kulturach może być inaczej, ale tam była brzoza. I te korzenie właśnie były tam w ten podświat
one trzymały swoimi korzeniami ten podświat, ten pień przebijał się przez tą naszą, powiedzmy, powierzchnię, tą płaszczyznę, wychodził do góry i tam koroną tworzył to sklepienie, powiedzmy. I on twierdził, że jeżeli był w tym piekle, w tym podświecie, w tym podziemiu, gdzie tam się wszystko gotuje, ale to jest tak właśnie bardzo ciekawe, zauważcie, że w naturze jest też tak, że korzenie nie są ładne, to jest coś, jeśli korzeń wyciągnie z ziemi, zobaczcie jak to wygląda, ziemia, tam wiszą jakieś takie łodygi, od tego odstają, jest to przeważnie, tak powiedzmy, można sobie obrócić ręce, kto kwiaty sadzi, to wie, czy drzewa. Natomiast ta korona, czy też ta łodyga, ten kwiat, to jest coś pięknego. Ale on jest piękny dlatego, ponieważ te korzenie tam pracują. Bez tych korzeni nie byłoby tego. I tak samo w tej kulturze szamańskiej. Przez te korzenie dostał się tam, właśnie w tej ceremonii musiał potem wejść po tym pniu, właściwie po drabinie, już nie chodzi o to, tylko przyłożono tam drabinę do nieba. To jest też ciekawe. Zauważcie, że również w Starym Testamencie również jest drabina. Jest tam historia, gdzie aniołowie wchodzili po drabinie z ziemi do nieba. Także widzicie, że można dostrzec tu wiele różnych analogii, a powiedzieć trzeba, że owi szamańscy, też te kultury syberyjskie nic takiego nawet nie słyszały o czymś takim jak Jezus Chrystus czy jakieś historie biblijne. Ale jakby nie było, po tej drabinie wszedł właśnie również na tej wyspie, tak, bo w tej koronie się to wydarzyło, tam właśnie go zmontowano. To jest tak jakby przez te korzenie przeniknął najpierw tam, a potem dopiero. Jest bardzo, bardzo ciekawe w każdym razie. W każdym razie ów Popow twierdził, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia. I teraz jeszcze jest taka ceremonia wśród tych syberyjskich kultur, narodów, szamanów, gdzie po takiej inicjacji jeszcze właśnie wprowadzono tą brzozę do jego namiotu, gdzie ta inicjacja się odbyła, a później zaprowadzono do miejsca poza wioskę, gdzie rosły brzozy w takim kręgu i on musiał każą tą brzozę, jakby powiedzmy w koronie tej brzozy się tam w jakiś sposób wdrapać, właśnie wdrapać po tej drabinie i tam również jakieś ceremonie odprawić. Ale co jest ciekawe, otóż okazało się później, że właśnie wiele tych kultur, takie kręgi z drzew, czy sadziło, czy też szukano. Wydaje mi się, że raczej krąg z drzew to raczej może sztucznie posadzone, ale jakby nie było, tam odbywały się inicjacje i narady. Później zauważono, że drzewa rosną, zmienia się natura, że przez powiedzmy też działanie natury, jak deszcze, jakieś zmiany pogodowe, uderzenia piorunów niszczą czasami te drzewa, zaczęto te miejsca kultów, miejsca tych ceremonii budować z kamieni. Zauważcie, Stonehenge w Anglii jest również, mówi się, gdzie miejscem kultu, to dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo właściwie dokładnie, do czego to było, bo naprawdę miała wiele funkcji, być może funkcje się przez stulecia, czy też tysiąclecia, tak moglibyśmy powiedzieć, zmieniały się. Natomiast sam fakt jest, że jest to okrąg kamienny, które stoją właśnie tak do góry jak drzewa i też na górze są właśnie takie, jakby ten brzoz również był połączony koronami. Także to jest też taka ciekawa analogia, jeżeli chodzi o właśnie te rytuały szamańskie. Dla Popowa ta historia owego szamana była niczym innym jak tylko snem. I teraz zauważcie, snem, jakimś delirium, w którym on popadł na skutek tej choroby i to wszystko wyprodukowała oczywiście jego fantazja. Tak samo jak nasze sny, które też można powiedzieć, że produkuje nasza fantazja. Ja już Wam wspomniałem na początku, że sny, ja osobiście dzielę je właśnie na takie dwa rodzaje. I też ten właśnie pierwszy rodzaj, w którym tam brnie się przez jakąś tam galaretę, one często mają jakiś połączenie z czymś, co wydarzyło się tutaj. Jakieś takie... Myślałem o czymś na przykład i to też w tym śnie pod jakąś postacią występowało. Natomiast ta druga kategoria tych właśnie takich super realnych historii, tutaj właśnie tu nie mam odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje. Jak widzicie, ów Popow miał taką powiedzmy
odpowiedź i twierdził, że był to sen. Dlatego jest też pytanie, czy jak daleko jest to sen, a jak daleko jest to rzeczywistość? Czy będziemy w stanie uwierzyć temu szamanowi na słowo, że był rzeczywiście 3 lata gdzieś tam, gdzieś indziej, w jakimś podświecie? Czy jesteśmy w stanie uwierzyć w historię, w której rakieta została wystrzelona tutaj z naszej rzeczywistości, a zniknęła jakby, jak w czasie snu? To się właśnie działo identycznie tak jak w czasie snu, potem się znowuż pojawiła. Czy mieliśmy na to wpływ? Czy był to sen na jawie? To jest ciekawa hipoteza. Jeszcze powiem wam tutaj jeszcze coś takiego. Aha, ale zanim jeszcze, to ja może jeszcze coś takiego pokażę. Właśnie ów zegar atomowy, który tam był, który się właśnie chciałem wam też pokazać, tak? Bo ten czas, właśnie to jest ciekawe, my jesteśmy jakimiś fanatykami, chcemy zawsze ten czas w jakiś sposób ogarnąć i próbujemy go podzielić, powiedzmy, na coraz mniejsze kawałki, aby go mierzyć coraz dokładniej. Ale tak naprawdę właściwie, czy my mierzymy czas, czy mierzymy jakieś odstępy naszej rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Jednak okazało się to pomocne w tym epizodzie z ową rakietą, ponieważ jeden z takich właśnie tych cesium zegarów właśnie w owym momencie jakby nie pracował synchronicznie. Coś wybiło go z tej synchroniczności naszej rzeczywistości. Castaneda wspominał o punktu montażowym, że każdy z nas jest zamontowany czasowo, znaczy nie zamontowany czasowo, ile, może to jest źle powiedzenie, ile synchronizowany z prędkością czasu, która tutaj właśnie po tej płaszczyźnie się porusza. Gdy jesteśmy czasami za szybko się poruszamy albo za wolno, następują właśnie takie historie, jak na przykład déjà vu jest czymś też właśnie takim jakby zakłóceniem tej synchroniczności z naszą rzeczywistością. Ciekawostką jest, że nawet takich absurdów dochodzi, jak na przykład zegarek atomowy cesium na rękę, jeżeli ktoś miałby, powiedzmy, potrzebę absolutnie dokładnego mierzenia czasu. Także widzicie, czasami przekraczamy tutaj jakby nas samych. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć? Właśnie wybicie z rytmu, wybicie z tej płaszczyzny synchronizowania się tutaj w naszym świecie powoduje być może właśnie dostęp do źródła. Być może jest to na razie nam jedna z niewielu metod, aby osiągnąć właśnie to źródło, wybicie. I teraz my o tym po prostu za dużo nie wiemy tutaj w naszym cudownym świecie, natomiast te pradawne kultury w jakiś sposób próbowały się z tą nazwijmy to, z tym źródłem połączyć i wykorzystywały do tego różne rzeczy. Niektóre były różne artefakty, kilka sposobów takich. Najprostszym sposobem to jest po prostu bębenek. To jest właśnie też ciekawe. Bęben szamana. Każdy szaman ma taki bęben. Bębni tam stuka sobie w niego. Ja czasem się dziwiłem, cóż on tam wystukuje, co to za rytmy są. Wszystko takie monotonne i tak dalej, ale jeżeli się tam zagłębimy, to okazuje się, że tych rytmów jest cała masa. I też kto obserwował szamana w transie, nie takich szamanów, powiedzmy, których często spotka na różnych festach ludowych, czy też jakichś takich, powiedzmy, jakichś w skansenach, gdzie pokazuje się jakąś kulturę pradawną, gdzie tam ktoś tam w tym bębenek stuka. Często też dzisiaj, na przykład w Stanach, Indianie robią różne pokazy dla turystów, gdzie też się w ten bębenek tam jakiś rytm wygrywa. Ale to jest wszystko bardzo, tak powiem wam, to jest właściwie jako przedstawienie, jako iluzja dla właśnie tego turysty. Natomiast ten prawdziwy dźwięk tego bębna jest całkiem inny. To znaczy, ma to trochę inne brzmienie. Ja kiedyś kupiłem taką płytę sobie kompaktową, na którym były właśnie takie zbiór takich różnych, powiedzmy, indiańskich tych to był oryginalny dźwięk nagrany, ton po prostu z takiej właśnie ceremonii dla turystów. To było bardzo ciekawe, ja to przesłuchałem, ale powiem wam, że mnie to wcale jakby nie ruszyło w pewnym sensie, ponieważ
było to zbyt monotonne. Dopiero po latach, sobie kilka razy to wysłuchałem i doszedłem do wniosku, że tam jednak coś się zmienia. Tam rzeczywiście jest minimalna różnica, ale rzeczywiście jest. Każda ta, nazwijmy to melodia, i tam było chyba, nie wiem, z 20 sztuk różnych takich, no, różne ceremonie tam były, po prostu ten bęben manifestował różne ceremonie. Co ciekawe jest, po co to się robi? Otóż cały świat wibruje i taki właśnie człowiek, który się tymi sprawami zajmował w pewnych czasach, próbował tym bębnem, tą wibracją tego bębna nałożyć na tą wibrację tej częstotliwości, tej synchroniczności właśnie z tą rzeczywistością. Jeżeli się z nią nałożył, to potrafił z nią płynąć i potrafił też na nią wpływać w pewnym sensie. I tą właśnie wibracją, przez tę wibrację oni potrafili jakby otworzyć kanał, jakby frekwencją tego bębna potrafili, jak można powiedzieć, zakłócić nieco tą synchroniczność, z którą tą szybkość tej fali, na której porusza się nasza rzeczywistość, jakby troszeczkę ją rozrzedzić, nazwijmy to, i wtedy przejść do właśnie tej rzeczywistości, która umożliwia im pobieranie informacji. To był taki jeden sposób, właśnie mówił bęben. Drugi był oczywiście spożywanie różnych substancji, na przykład grzybów. Ja tu nie będę teraz na temat grzybów tu się zbytnio rozwodził, ale powiem wam tylko, że wbrew temu, co się ogólnie przyjmuje, iż powiedzmy takie substancje odurzające, narkotyczne, nazwijmy to, gdzieś tam w południowej Ameryce bardzo mocno stosowane i tak dalej, ale mało kto wie, że tutaj w Europie stosowaliśmy również takie, powiedzmy, na bazie grzybów różne wywary. I powiem wam, że jak badano te dwa różne, te, powiedzmy, rodzaje substancji, to się okazało, że te nasze europejskie były o wiele bardziej toksyczne, o wiele bardziej mocniejsze, powiedzmy, niż te tych Indian z południowej Ameryki. Tam się mówi nawet, że te substancje, te wywary ich, to są tak zwane półtrujące substancje, cokolwiek by to oznaczało, ja może ktoś wie dokładniej, ale mówi, że były półtrujące, natomiast te nasze były w pełni trujące. Tak to nazwijmy, czy może się zapytać, skoro tak było, to dlaczego ci szamani nie umarli? To jest zawsze sprawa dozowania tych wszystko. Tak naprawdę wszystko może być trujące, jeżeli przekroczymy pewną normę. I tu właśnie też ukazuje się, jak wielką mieli wiedzę owi ludzie, owi medycy pradawni, że ileż trzeba było, powiedzmy, takich prób, aby stwierdzić na 100%, że się nic nie stanie. To jest właśnie ciekawe, że ów adept, powiedzmy, przeżyje. Tu jeszcze wam powiem, że jeżeli chodzi o takie właśnie sprawy, zderzenie z rzeczywistością, ponieważ tak jak na początku wspomniałem, ta rakieta, która nagle zniknęła, również nie potrafimy w żaden sposób tego do jakiejś kategorii, powiedzmy, zjawisk niewyjaśnionych włożyć, tym bardziej, że ona się znowuż pojawiła, ale jest to tak ciężka historia, że w nią po prostu z zasady nie wierzymy. Natomiast już w historii tego szamana będziemy bardziej skłonni uwierzyć, ale powiem wam, że jeszcze mam taki przykład, powiem. To jest z Meksyku przykład, który właściwie też w pewnym sensie jakiś taki, można powiedzieć, z proroczym snem ma, ale jest ciekawe, ciekawostką jest, na jakiej płaszczyźnie to się, ta historia się tam odbyła i czy jesteśmy w stanie ją zaakceptować. I teraz uważajcie, ja tą historię tak sam nazwałem, ja właściwie nie wiem, jaki tytuł ma to, ja ją gdzieś tam mam w swoich książkach, natomiast ja ją nazywam zawsze szaman i prostytutka. To jest trochę dziwna może nazwa. Może powinno być szaman i nierządnica. Niech tak będzie. To możemy nawiązać troszeczkę do Nowego Testamentu, gdzie właśnie Jezus uratował nierządnicę. I teraz zobaczcie, tu jest taka podobna troszeczkę historia. Tam uratował właśnie szaman, tak można powiedzieć, ale w jaki sposób?
Otóż działo się to w Meksyku też w latach 60., gdzie jakiś meksykański szaman, czy też właśnie szaman, znowuż to słowo, no powiedzmy taki mędrzec z jakiegoś, ale właśnie z plemienia Tolteków akurat, to akurat wiem, który mieszkał po prostu w bloku, tak jak w Meksyku się mieszka w miastach i też tam odprawiał, też przychodzili do niego różni ludzie, tam zresztą do dzisiaj jest to praktykowane, tam są takie kulty nadal ceremoniowane, nazwijmy to w piwnicach, w domach, w różnych, na placach i tak dalej, i tak dalej. Tam jest taki swój półświaty i tam był taki problem z pewną właśnie dziewczyną młodą, która, jak to się dzisiaj powiedziała, popadła w jakieś złe towarzystwo. No i stała się nierządnicą, a jeszcze w dodatku brała, powiedzmy, narkotyki, była kompletnie uzależniona i rodzice jej wiedzieli, że stracili córkę, koniec i nie ma możliwości żadnej stopy uwolnienia, więc przyszli do tego owego szamana, aby się poradzić. On powiedział, że postara się coś zrobić i oczywiście ceremonia, grzyby, jakiś stan takiego odurzenia trwał kilka godzin. On powrócił, wybrał się po prostu do świata, do rzeczywistości bogów, czy też natury, źródła. Wrócił stamtąd i powiedział, że jest rozwiązanie, że wie, co się stanie. Powiedział tak, dziecko ją uratuje. I koniec. No i teraz co się stało? Faktycznie kilka tygodni później okazało się, że owa nierządnica jest w ciąży. Ci znajomi i rodzice jeszcze złapali się za głowę, i nierządnica, narkotyki, w ogóle kompletny upadek i jeszcze teraz ciąża. No i cóż, dziecko urodziło się, ale dziecko było zdeformowane. Lekarze nie dawali dziecku dużej szansy życia, w każdym razie powiedzieli, że dziecko będzie sparaliżowane, nie będzie mogło chodzić. Mało tego, jeszcze urodziło się niewidome. No, zachodzi pytanie, czy może być jeszcze gorzej? I też nie dawali wiary temu szamanowi. Cóż on powiedział? Powiedział, że dziecko ją uratuje, a tu coś się takiego jeszcze wydarzyło. No, ale właśnie, cóż się tak naprawdę wydarzyło? Cóż, okazało się, że dziecko się urodziło. Ona poczuła bardzo mocną więź z tym dzieckiem. Chciano jej na początku to dziecko zabrać, ale ona powiedziała, że nie. Zaczęła dbać o nie, że ono było kompletnie niezdolne do samodzielnego życia. Musiała być 24 godziny przy tym dziecku i tak przez wiele lat. Opuściła scenę narkotyków. Wyszła z tego nierządnictwa, tak nazwijmy to, kompletnie. Po prostu ułożyła sobie życie. Kilkanaście lat później dziecko umarło. Ona ale stała się innym człowiekiem. Została kompletnie uwolniona i wyzwolona z tego wszystkiego. I wtedy dopiero zrozumiano, że ów szaman właśnie cóż on miał na myśli, cóż on przewidział, tak nazwijmy to. Właśnie owa niemoc, on później powiedział, że właśnie to dziecko przyszło po to, aby ją uratować. On zesłał to dziecko w pewnym sensie, które tylko po to, jego funkcja tego dziecka na tym świecie była tylko jedna. Wyrwać ją z tego piekła, tak nazwijmy go, tego piekła rzeczywistości. I tak też się stało. I teraz zauważcie, mamy tutaj takie trzy historie. Mamy historię tej rakiety, mamy historię tutaj szamana, który umarł i był 3 lata w piekle. I mamy też historię dziewczyny, która została z piekła wyrwana za pomocą dziecka. Teraz zastanówcie się, jeżeli te trzy historie, czy też trzy epizody, zaczniemy z pozoru może różne, pochodzące z różnych części świata, to okaże się, że w niektóre z nich jesteśmy w stanie, w tą ostatnią, ja mogę się założyć, że wielu z Was będzie w stanie uwierzyć, ponieważ ona jest jakby zakotwiczona w naszej rzeczywistości i my ją przyjmiemy. Bo ją w większości z Was tą historię przyjmie bez właściwie żadnego problemu. Oczywiście można się kłócić tam, można polemizować z tym, przypadek i tak dalej, ale
ta historia, można powiedzieć, wydarzyła się na płaszczyźnie rzeczywistości, którą my akceptujemy, którą my znamy, którą podobne przypadki, czy też ten stan naszego świata wiemy, jaki jest, więc to tak naprawdę nikogo nie będzie dziwić. Jeżeli zaczniemy już zastanawiać się nad historią tego szamana, to już będą, tak mi się wydaje, już będą głosy podzielone, czy był to sen, czy było to jakieś delirium, czy cokolwiek to było. Przecież jak to możliwe, żeby ktoś poruszał się w jakichś innych rzeczywistościach i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o tą rakietę, to jest już tak ekstremalna historia, że po prostu w nią prawie nikt nie uwierzy, że się wydarzyła. I to jest właśnie ciekawe, że zauważcie, że my znowu z naszej perspektywy będziemy to rozstrzygać, a choćby nie wiem co, nasza podświadomość będzie nam zawsze tą właśnie w tym porządku tę historię układała. Natomiast jeżeli chodzi o postrzeganie tego z punktu widzenia takiego szamana, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Dla nich wszystkie są na jednym poziomie rzeczywistości. Tak, wydaje mi się, że na dzisiaj to wystarczy. Jeszcze tu pozostało parę takich szamańskich historii, ale myślę, że one już szaman i pogoda, szaman i prezydent, ale myślę, że wystarczy to, że chodzi to tylko o pokazanie, chodziło mi dzisiaj o pokazanie właśnie tej problematyki, ukazanie tej złożoności tego i może troszeczkę inne spojrzenie na to, co nas otacza, na świat, który mi się przynajmniej tak wydaje, jest bardziej z sobą połączony, niż byśmy mogli się tego spodziewać, chociaż wydarzenia, na których często mówimy czy opowiadamy, pozornie są bardzo różne od siebie i pozornie występują na różnych poziomach możliwości ich zdarzenia się. Tak, to chyba było na tyle, na dzisiaj wystarczy. Ja z tego miejsca żegnam się z Wami i oczywiście zapraszam do moich następnych filmów na następną niedzielę. Cześć, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.